Juist begint hem laat voor je groot of juist zo'n om, juist een prachtig of niet hem, juist een zwank hem te was zijn uit vaartes wie. Misschien zijn juist een osobom, ktura posada, de kajdisho bij wille vartosi, om wat er juist een osobom te nepelno spravno. Ze vgelen doen dat op een jaar groot jam, ze tak zwanom chorobom pijnkazizom. No i też z tego względu nie mam swoich włosów, ale tak by to nie przeszkadza w życiu. Myślę, że uważam, że lepiej sobie potrafię poradzić w życiu niż nie jedna pełnosprawna osoba. Mam takie same jakby prawa, takie same uczucia, potrzeby, marzenia. Ja myślę, że najważniejszym takim określeniem jest to, jaką jestem osobą. Jaki mam stosunek do samej siebie, o niepełnosprawności, co nie zawsze jest to dla mnie łatwe, ponieważ moja choroba polega na tym, że robią mi rany, pęcherze na skórze, gdzie muszę codziennie rano przekuwać pęcherze. Rano, wieczorem na przykład robię sobie patrunki. Myślę to, że niezależnie od tego, że nie mam włosów, znalazłam męża, co jest dla mnie bardzo ważne, czyli taką jakby miłość, kiedy w życiu bym nie pomyślała, że będę występowała w tej roli. Są tacy osoby, którzy jeszcze jakby nie są tolerancyjni do końca wobec mojej niepełnosprawności. A kiedyś bywało to gorzej, można powiedzieć, ponieważ bardzo negatywnie wpływają były na mnie doświadczenia ze szkoły podstawowej. Stąd też między innymi nie potrafiłam się odnaleźć, bo załamałam się psychicznie, między innymi też dlatego, że inni mnie otrącali, mówili, że jestem inna, że się zarazą ode mnie, wyzywali mnie do łysych pał, na różniejszych, co przychodziło im do głowy, podstawiali mi nogi, jak wracałam ze szkoły. Miałam taki przypadek, gdzie kolega podstawił mi nogę, kiedy przewróciłam na terenie szkoły, na takim chodniku asfaltowym, gdzie później dwa tygodnie siedziałam w domu i nic się nie zainteresował, coś po prostu się ze mną dzieje. No tak naprawdę zaczęłam dopiero taką swoją pracę nad swoim rozwojem dzięki temu miejscu, dzięki przyjaciołom, dzięki wyjazdom na turnusy rehabilitacyjne. Dopiero tak naprawdę poszłam, że tutaj żyję. Że nie jestem inna, że też mam swoje potrzeby, też mam prawo wypowiadania swojego zdania, prawo do miłości, do przyjaźni. Teraz otwarcie mogą rozmawiać o swoich niepełnosprawności, o tym, że na przykład nie mam włosów, bo kiedyś to było niemożliwe. Kiedy mnie ktoś zapytał, to ja na przykład zmieniałam temat. Albo na przykład jadąc autobusem, kiedy widziałam, że ktoś się na mnie patrzy, bo na przykład miałam jakieś tam plamy i rany na ręku, to jakby wolałam się nie trzymać po ręce, tylko zabierałam rękę. A teraz jakby jest to dla mnie normalne, no ale to były lata pracy nad sobą, ponieważ ja jestem w towarzyszeniu 10 lat, więc jakby to jest 10 lat jestem, 6 lat pracuję. Teraz, tak jak mówię, że z tą tolerancją u mnie, znaczy u innych, w stosunku innych do mnie i w stosunku mnie do innych, jest mi łatwiej, ponieważ być może dlatego też żyję w takim, a nie w innym środowisku. Też są osoby tutaj, kiedy też mają jakąś niepełnosprawność. Ja ich doskonale mogę zrozumieć. Na pewno myślę, że brakuje troszeczkę w szkołach, brakuje takiej edukacji. Nie wszyscy, tak mi się wydaje, nie wszyscy nauczyciele ze swojego doświadczenia, ze szkoły, mogę powiedzieć, że nie wszyscy nauczyciele może są przygotowani do tego, żeby jakoś integrować uczniów i rozmawiać o tym, co to jest w ogóle niepełnosprawność. Ale też tutaj myślę, że problem też leży po stronie rodziców. Wiele młodych ludzi, uczniów, wiele wynosi w domów.
są rodzice, którzy na przykład tak tłumaczą, mówią, rozmawiają o tym, a są tacy na przykład, nie wiem, nie zadawaj się, bo to jest na przykład gej, nie zadawaj się, bo to jest osoba niepełnosprawna, tak? Na dobrą sprawę, niezależnie od tego, jak kto wartości prezentuje, jaką kto jest orientacji seksualnej, myślę, że każdy człowiek ma prawo wyboru i to jest jego prywatna sprawa. Osoby niepełnosprawne są, bardzo dużo mogą wam dać. Mogą otworzyć się na ludzi, mogą wam dać szansę otworzenia się na świat. Przede wszystkim też to, że każdy z nas może nagle stać się niepełnosprawny, potrzebować pomocy. Myślę, że taka czasami pomoc, choćby rozmowa z osobą niepełnosprawną, oni mają tak mnóstwo bogatą wiedzę, że mogą was czasami, możecie się dziwić, że pomimo to, że mają niepełnosprawność, a tak wiele wiedzą. Każda chwila, każdy dzień nas tego słuchy. Poznajemy, wychodzimy z domu, nie wiemy tak naprawdę, kogo spotkamy, gdzie będziemy, z kim będziemy rozmawiać. I przede wszystkim, żebyście też zdobywali taką życiową mądrość i umieli przekazać kolejnemu pokoleniu. I też przede wszystkim, żebyście nie bali przeciwstawiać temu, że na przykład kolega powie tak, czy koleżanka powie tak, zmieni swoje zdanie, bo to też jest bardzo ważne.